No dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie na tym dzisiejszym żywcu. Zaraz zobaczymy, czy będę w ogóle tutaj widzialny i słyszalny. To się okaże i chwilę do Was tutaj porozmawiam. Chciałem zrobić taką krótką transmisję, wykorzystać moment, że Karim śpi akurat i tak po prostu do Was się odezwać. Tak, idzie już żywiec, jestem widzialny, jestem słyszalny, także jest fajnie. Widać tutaj mnie na balkonie, te góry tam z tyłu, także fajnie. Zachęcam wszystkich do tego, żebyście pisali komentarze, tak, skąd oglądacie, bo jest to dla mnie zawsze ciekawa wiadomość, tak. I co więcej, i czekajcie, muszę na nie coś odpisać. I tak to jest, także w ogóle to wczoraj powiem Wam, że pojawiły się komentarze też, pojawiły się komentarze pod wczorajszym żywcem i chciałem odnaleźć ten komentarz, gdzie jest ten komentarz, żeby tutaj po prostu, co mi się tu w ogóle pojawiają jakieś rzeczy. Dobra, nieważne. Ktoś napisał komentarz, tylko chciałem po prostu, bo nikt nie jest, wiecie, ja zawsze powtarzam, że nikt nie jest anonimowy, pisząc swoje komentarze. Ale napisała go chyba pani, tak, Dorota Roberts. Pani Dorota Roberts, która napisała, o czym to? O czym to? No i dzisiaj jest taki właśnie żywiec, o czym to? O czym to? O czym kto chce, jak to się mówi, tak? Bo wczoraj był zatytułowany mój live prosto z rumuńskich gór. No i opowiadałem tutaj, witam Ania z Poznania. I pokazywałem też zakwaterowanie. Mówiłem, jak tutaj jest, tak? Jak przyjechaliśmy w góry. Dorota Robes pisze, o czym to? O czym to? No, nie wiem o czym. Nie wiem, mam jej streścić, o czym był ten żywiec wczorajszy, czy jak? O czym to? No tak to jest. Także dzisiaj jest po prostu o wszystkim i o niczym. Chciałem znowu pokazać ten widok na góry. Tutaj tak, bo jest naprawdę ładnie. Ania, życzę w takim razie smacznego śniadania, bo tutaj pisze, że przygotowujesz. No, my już po śniadaniu. Myślałem, że kawy się napijemy tutaj na balkonie, ale tak. Stwierdziliśmy, że na kawę pójdziemy do Bursztyni. Tutaj niby można kupić w recepcji kawę, ale Anna czytała gdzieś opinię, że ta kawa nie jest za specjalna. No i nie chcemy testować, tak? A gdzieś tam w mieście w Bursztyni na pewno znajdziemy gdzieś to Five to Go czy cokolwiek innego, gdzie będzie na pewno ta kawa już taka gdzieś sprawdzona, czy taka, jaką my na pewno lubimy. No, także ten. A to teraz, no to co? Trzeba się trochę pocieszyć jeszcze ostatnimi chwilami, tak? Karim w ogóle dzisiaj wstał wcześniej, była godzina 6 rano. No i zrobił taką trochę pobudkę po 6 rano, no po 6 właściwie, tak. Także ten. No, on teraz musi sobie troszkę odespać, później pakujemy rzeczy, jedziemy do Bursztyni, a później już wracamy do Popeszti Lordeni. Nocny Marek i Zegarek. Witaj, pohaterze w rumuńskich górach. Bardzo dziękuję za miłe słowa, za nazwanie mnie bohaterem. Nie wiem, czy ja się czuję bohaterem. Ciężko, jak ja to powtarzam, ludzie niech ocenią moje gdzieś tam poczynania związane nawet z tym, co robię na YouTubie. Niech ludzie oceniają. Ja się nie będę wypowiadał w tej kwestii akurat. Wiesław Ketomio. Kamraskie pozdrowienia z Lublina dla wszystkich. Au! Pozdrawiam. Są tutaj takie psy przy tym zakwaterowaniu. Bardzo przyjazne, ale takie duże psiaki. Także tak mi się jakoś skojarzyło, jak robię mału, bo to są takie wilczury właśnie. Nie wilki, ale owczarki niemieckie, tak? No, także tutaj fajnie na tym. O, Viola jest nawet. Viola jest zawsze i wszędzie. Super. No, fajnie, że tutaj jeszcze jesteśmy. Ostatnie chwile. No i co? Zobaczymy, jak to będzie w tym Bursztyni. Jeszcze planujemy jechać do takiego monastery. Taki kościół. A zobaczymy, jak będzie. Wszystko będzie uwiecznione gdzieś na vlogu, także zobaczycie, tak? No. A tak to, no to
Dzisiaj w ogóle, powiem wam, tak było zachmurzone o poranku, później wyszło takie słonko fajne, robiłem takiego timelapse'a tutaj na tyle tych gór, także będzie na kanale rodzinnym, we vlogu, a teraz znowu jest takie pochmurzone, tak? No i zastanawiam się, ten, wczoraj polatałem trochę dronem, także było fajnie. Ładne widoki ponagrywałem. Wiesław pisze, dzisiaj w Lublinie marsz o pokój. Bardzo się cieszę. Dziękuję za informację, drogi Wiesławie. Uważam, że no, trzeba apelować o pokój. Trzeba apelować o pokój. Ludzie, którzy apelują o pokój, są uznawani za tak zwanych odmieńców. Są uznawani za ludzi, którzy podżegają do pokoju. Jak to powiedział pięknie Artur w jednym ze swoich vlogów ostatnio. Podżegają do pokoju, bo jest modne podżeganie do czegoś innego, podżeganie do konfliktu, bo konflikt ma się toczyć, bo konflikt ma istnieć, bo konflikt trzeba podsycać, podlewać go benzyną, według rządzących, podlewać benzyną, żeby czasem ogień nie zgasnął, żeby czasem ogień nie zgasnął, i oni tak do tego podchodzą. Ludzie, którzy, ja później zmienię temat tego żywca, bo dzięki Wiesiowi rozwinął się temat, rozwinąłem swoje flow. No i ten, i powiem wam, że im to tak łatwo przychodzi do tego, żeby nas popychać właśnie w konflikt, żeby używać pewnych stwierdzeń. Donald Tusk, jego przemówienie wczoraj, Viola, dzięki, bo mi pisałaś tam, wysyłałaś linka, ja widziałem to przemówienie, tak? Widziałem to przemówienie właśnie w Parlamencie Europejskim, gdzie Donald Tusk powiedział, że jak on to użył, takiego stwierdzenia, no nie powiem teraz tego słowo w słowo, ale że żyjemy w czasach przedwojennych. Naprawdę? Donaldinho, naprawdę? Przed? Czyli wy już wiecie, wy już sobie zaplanowaliście. Wy już po prostu jesteście świadomi tego, co nastąpi, i już się na to zgodziliście. PiS się zgodził, podejrzewam, wcześniej, a wy to kontynuujecie, bo nie macie na tyle jaj, żeby powiedzieć stop, żeby powiedzieć nie. Wy nie jesteście po prostu w stanie tego zrobić. Nie jesteście. Brakuje wam. Brakuje wam odwagi. Jak premierowi Fico, który powiedział stanowcze nie. Nawet kosztem tego, że może utracić swoją posadę. Tylko kwestia jest taka, dlaczego miałby ją utracić? Kto go pozbawi? Przyjdą Amerykanie i zrobią jakąś prowokację? Tak? Albo otrują go, biednego Fico, albo będzie miał nieszczęśliwy wypadek w piątek wieczorem? Tak może być? Tak to się odbywa. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest, niestety, bo wiecie, jak to działa. My już to przerabialiśmy tyle razy w Polsce, tak? Tyle razy w Polsce, że seryjny tak zwany killer przychodził. Przychodził zawsze w piątek wieczorem. No. I tak. Apel o pokój. Apel o to, żeby żyć właśnie normalnie. Czy my nie możemy żyć normalnie jak ludzie? Czy my nie możemy po prostu, nie wiem, mieć dobrze w Polsce? Ja nie mieszkam w Polsce, ale to nie znaczy, że ten los ludzi, którzy tam mieszkają, jest mi obojętny. Nie jest mi obojętny. Po prostu chcę, żeby wszyscy mieli dobrze. Jakby było tak dobrze w Polsce, że byłbym w stanie się tam odnaleźć, to byśmy się tam nawet przeprowadzili. A dlaczego nie? Ale na dzień dzisiejszy nie ma takiej szansy, nie widzę takiej perspektywy. Zwłaszcza jeżeli Polska jest w perspektywie dołączenia do konfliktu. To już tym bardziej. Wszystko wyklucza. Także tak to jest. Apel właśnie o pokój. Marsz o pokój, który będzie w Lublinie, jak pisał Wiesław. Bardzo dobrze, że takie wydarzenie jest zorganizowane. Bardzo mnie to cieszy. Tylko, że żeby były jeszcze jakieś rezultaty tego marszu. Żeby były jakieś rezultaty. Jeżeli oni sobie już to zaplanowali i to jest tylko kwestia czasu, kiedy chcą po prostu dołączyć do tego całego szaleństwa, no to wtedy pozostaje każdemu z nas dezercja. Po prostu dezercja. Dezercja, odmowa wykonania jakiegokolwiek rozkazu. Dezercja. Oni nie mają na tyle więzień,
pod to prawo, które stworzyli właśnie teraz, że jest 6 godzin na spakowanie się, zabranie drugiej pary gaci i konserwy. A jak nie, to minimum 3 lata więzienia. Naprawdę? Zrobicie gdzie więzienie? Na Stadionie Narodowym, tak jak zrobiliście pseudoszpital, gdzie wiatr hulał? Hulał tak jak w tych górach tutaj? Taki zrobicie tam obóz? Ciekawy jestem, Donaldinho. Teraz będę się pastwił nad Donaldiniem i nad Hołownią, no bo oni są przy władzy, tak? No i jeszcze Dudu, który tam ma swoją po prostu rolę. No ale oni jadą we dwóch do USA za niedługo przecież, tak? 12 marca zdaje się, tak? Po instrukcji się wybierają. Po instrukcji. Prezydent z premierem. Dwa gagatki po instrukcji jadą. Jadą i będą się po prostu debatować z Bidenem, co dalej mają robić. No bo przecież oni nie mogą sami wymyślić, co trzeba zrobić. Trzeba zapytać się największego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. Viola pisze, jutro ma być zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Ciekawe po co. No właśnie, ja słyszałem też, że oni chcą jakieś tajne obrady prowadzić. Naprawdę tajne? A ja jestem bardzo ciekaw, co zrobią posłowie Konfederacji. I tu liczę na Grzegorza Brauna tym razem. On już nie ma chyba nic do stracenia. Panie Grzegorzu, Grzegorz Braun. Jeżeli to mają być tajne obrady, to ja sobie życzę odtajnienia po tych obradach. Jeżeli pan Grzegorz Braun będzie tam brał udział jako jeden z... chociaż nie wiem, czy oni 460 tam będą. Ale chyba tak, skoro mają decydować o losie państwa, o losie Polski, to powinni być wszyscy. Powinni być wszyscy. I liczę wtedy na lojalność przynajmniej kilku z nich. Może się zdziwimy, może będzie to ktoś inny i ktoś powie po prostu, wiecie co ludzie, my byliśmy na tym spotkaniu, to są pojebańcy, oni chcą nas wpakować, oni chcą nas wysłać tam, oni chcą was wysłać, nas nie wyślą, my sami siebie nie wyślemy jako politycy, jako posłowie, bo my jesteśmy nietykalni. Dzisiaj będzie właśnie film o immunitecie wieczorem, na który was zapraszam. Ale tak, to oni chcą wysłać was. Ja liczę na to, że ktoś, jeżeli będzie taka szansa, żeby ktoś po prostu to ujawni i powie. Co to znaczy tajne? Tajne? Tajniaka możecie sobie puścić. Takiego tajniaka, takiego tajnego, żeby nikt nie słyszał i żeby się nikt nie dowiedział, kto się spierdział. Co to można takiego tajniaka po prostu puścić? Ale nie robić tajne zgromadzenie, które ma decydować o losie polskiego narodu. Co to jest kpina? Gdzie są dziennikarze? Gdzie jesteście, reżimowy TVN? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Czemu nikt nie pyta? Czemu nikt nie zadaje pytań? To jest dziennikarstwo? To jest dziennikarstwo? Ja bym nie mógł być dziennikarzem w Polsce, bo nikt by mnie nie wpuścił. Ja bym nigdzie nie miał akredytacji, jak ja bym chciał kogoś zapytać z polityków o cokolwiek, tak? Bo oni by wiedzieli, że no po prostu no takich pytań nie można zadawać, tak? Nie można zadawać. Naprawdę? Naprawdę nie można? Jesteście od tego jak dupa od srania, żeby zadawać pytania. Dupa ma srać, a wy macie zadawać niewygodne pytania polskojęzycznym politykom. A nie tylko chlapotać po polsku w reżimowych telewizjach. Krzysiek Wilk pisze, cześć wszystkim z samonastawienia i wolności. Dzięki. Dzięki Krzysiu. Także tak to jest. Podnosi mi się od razu ciśnienie, podnosi mi się od razu wewnętrzny wkurw. Cieszę się, że jestem Marszu Pokój w Lublinie. Cieszę się. Mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie więcej. Tylko, że gdzie będzie jeszcze w tym wszystkim firma ochroniarska zwana Polską Policją? Będziecie rozganiać takie marsze pokojowe? Będziecie pryskać ludzi gazem? Będziecie pałować i rzucać kostkami brukowymi tak jak do rolników? Pytam się. Pytam się. Policyjne mędy. Wstyd mi za moich rodaków Polaków, ich bierność i uległość, pisze Krzysiek Wilk. No i jak widać, musi dojść do ostatecznego, tak? Musi się spełnić. Musi po prostu się wykonać plan polskojęzycznych polityków, żeby ludzie się przebudzili. Ale wtedy już będzie za późno, no. Będzie za późno. Jak trzeba będzie pakować konserwy, ubierać kalesony
i mundur i jechać na front. Będzie za późno. Będą przymusowo może nawet brali z domu, tak? Tak jak na Ukrainie biorą przymusowo łapanki, są na ulicach, to może będą robili nawet przymusowe takie wcielania do armii. Wszystkiego się można spodziewać. A tacy ludzie jak ja będą uznawani za przestępców. Ja będę na pewno uznany za przestępcę, za trwałe uchylanie się od służby wojskowej, od powołania do wojska, ponieważ mieszkam za granicą. Oni sobie tak stworzyli to prawo. Oni sobie tak je stworzyli. Żeby tak działało właśnie. Niech przejedzie jeszcze ten pociąg i będę kończył tego żywca. Tam idzie gdzieś pociąg. Pociąg z daleka. Mały pociąg. Także fajnie by było, jakby tutaj jeździły pociągi, przyjeżdżały takie pociągi do gułagu z polskojęzycznymi politykami, polskojęzycznymi dziennikarzami. Jechały sobie tam gdzieś przez Ukrainę, przez tam. I na Syberię, do gułagu. Chętnie bym ich tam wysyłał. Myślę, że to jest chyba lepsza opcja niż ta świetlana przyszłość, którą im wymyśliłem. Bo w świetlanej przyszłości może by jeszcze wiedzieli, jak funkcjonować, a w takim obozie myślę, że mieliby ciężej. Myślę, że to byłoby odpowiednie dla nich. Adekwatne do sytuacji, jak to się mówi. Miłej niedzieli, pisze Wiola. Ja również życzę miłej niedzieli. Będę kończył właśnie tego żywca, bo wystarczy mojego przekazu. Wywiązała się dyskusja, wywiązał się temat po prostu poprzez komentarz Wiesia, który napisał o tym Marszu Pokoju. No i tak to jest. Tyle z mojej strony. Słuchajcie, ubieram się, bo jest mi już zimno tutaj na tym balkonie. Jest 2 stopnie. Życzę wam miłego dnia, miłej niedzieli. No i tyle. Zmienię jeszcze tytuł żywca, żeby może był bardziej informatywny, żeby nie było o czym to. Jak pisała Dorota Robec, o czym to. No dzisiaj mam streścić, czy nie? Mam ci napisać w komentarzu, Dorota. Może obejrzyj jeden czy drugi żywiec, będziesz wiedziała, o czym to. Dobra, tyle z mojej strony. No i żegnam się z wami. Miłego dnia. Pa, pa.